Cześć, siemanko, witam was serdecznie na kanale Family Gry w Need for Speed Unbound. Uciekamy przed policją. Nie udało mi się zakończyć tego tematu poprzednim razem. Powiem szczerze, że tak mnie zirytowała poprzednia rozgrywka, że tak naprawdę i do niej jeszcze nie wracałem od tamtej chwili. Poza online'em, bo na online sobie troszkę grałem. Także dzisiejszy odcinek sobie zaczniemy właśnie od ostrej ucieczki przed policją, bo mamy pościg pięciogwiazdkowy. Także dzida. Grunto dobrze wejść w odcinek, prawda? Mam nadzieję, że dzisiaj mnie rozgrywka nie będzie aż tak irytowała. Wyskoczymy czy nie wyskoczymy? No na razie jest całkiem ładny lot. Ale oni dalej za mną jadą, dalej siedzą mi na ogonie. No na autostradzie to raczej ciężko będzie uciec, tym bardziej tu policja się... W sensie helikoptery. O, helikoptery mnie widzą tylko, cała reszta nie, więc być może... bym zgubił te helikoptery. Słuchajcie, jest szansa. Jeden uciekł, jeszcze jeden jest za mną. Trzeba byłoby jakoś teraz uciec do miasta, tak naprawdę. Zaraz dotrą posiłki. Kurczę, nic mi to nie dało. Z powrotem wbiłem się na autostradkę. Nie o to mi chodziło. Oj, jedziesz naprzeciwka, dziad. Jeszcze pięknie zaczniemy. Strasznie upierdliwa jest ta policja tutaj, powiem wam szczerze. I posiłki. A i kurczę, zrzuciło posiłki, patrzcie, akurat tutaj. No to jest po prostu niewiarygodne, jak to jest tu zrobione z tymi pościgami policyjnymi. Gdzie trzeba się chyba dać złapać, bo nie wiem, czy mi się uda tutaj z tego wymknąć. Oh shit, tam są kolczatki. Ach, od tego drzewa właśnie. Dzień dobry. No nie odpuszczą mi, no co za dziady. Helikopter wrócił na salony. Zmienimy trochę technikę uciekania. Nie długie, proste, tylko walimy. O, pod prąd, może się uda. A, kolczatka. Dobra. Okej. Teraz się tylko nie dać im zauważyć. I będzie. Słuchajcie. O. Tam już jadą. Przeszukać teren i znaleźć te kanały. Czekaj. Kurde no. Musiał tam zamielić. Nie da się tak do wody, nie? Nie, to jest, proszę państwa, po prostu unbelievable. Ech. Co za dziady, nie dadzą mi uciec, no. Tam było blisko, żebym w to drzewo musiał przypierdzielić, nie? Aj, trudno.
szybki się zrobię. Widzimy ścigany wóz. Wjeżdża do Pelmo. 5 minut się tu z nimi ścigamy. Ciężki został unieruchomiony. Dobra, mam ucieczkę. Nie mam się gdzie skitrać. Walimy na przejał. Przełaj. Tego nie przebiję. Wracam do lasu. Dajcie mi uciec, no proszę was. Niedaleko zostało i będzie ucieczka. Jest, mamy ucieczkę. Teraz prędziutko. Słyszałem nas. Słuchajcie, do garażu. Ja tu mam jeszcze wyścigi do zrobienia. Ale ja już nie ucieknę z tego później. Tu helikopter jest. Ojoj, ja mam tutaj najbliższy garaż. Tutaj mam najbliższy. W skanerze, że jest konkretna obława. To tak, żeby mnie... Coś wiem na ten temat. Tylko uważaj. Ten helikopter nie namierzył. Nie chcę, żeby cię złapali z kupą siana. Rozumiem. Dzięki za pomoc, Ryder. Kupą siana, to jest tylko 9 koła, ty. Wybijesz to? Wybijesz, dobra. Jedziemy. Trzeba unikać tak radiowozu, bo słuchajcie, cały czas jest na piątym poziomie, poziom obławy. Tam jest helikopter, będzie cały czas krążył. Dobra, trzeba uciekać, czym prędzej. Mieć nadzieję, że wszystkie patrole będą, słuchajcie, oznakowane tutaj na radarze. Że grubo weszliśmy w odcinek, moim zdaniem. Ja bez kitu. Ja tak myślałem, słuchajcie, że ja sobie to ogarnę, wiecie, gdzieś poza odcinkiem, ale tak mnie ostatni odcinek zirytował. I teraz się śmiałem do żony, mówię, że idę sobie popsuć humor, siadam do nagrywania Need for Speeda, nie? A no mam nadzieję, że będzie git. Na razie jest fajnie, bo udało mi się zgubić pościg. I to sro ogi pościg. Kurde, helikopter. Już patrz, jestem praktycznie w garażu. Jest, mam to. Mam to! Dobra, mamy to. Sprawdziłem, wszystko się ładnie nagrywa. 23625. No powiem wam, że łatwo nie było dla mnie. O, co to? Rozumiem, że jest szybka, ale... To wszystko dostałem? Nasza nowa fura też robi wrażenie. Ten wóz ma swoją historię. Próbowałem go naprawić z moim ojcem, ale po jego śmierci zbierał tylko kurz. Nie miałeś do niego serca. Dobra, to jest nasza furmana. Dawno nią nie jeździłem. Dawno tym moim Subaru nie jeździłem. Z netoperkiem. Jasem jest netoperek. Tu można mu podciągnąć. Ale dwa tygodnie. Ale. Znalazłem plany, rysunki, notatki. Piętki. Wszystko, co chciała zrobić. Wyremontować. Nie, nawet. Pokaż tutaj napęd. Odbudować go. Ja muszę, słuchajcie, tutaj sobie ulepszyć garaż. No więc powiedziałem im, że jak go naprawię... Jeden koła. Dobra, ulepszamy. Będzie potrzebne. Zostali najlepszymi przyjaciółmi. O, brzmi jak czy ja mam tutaj jakieś inne autka? Tu nie. Trochę ckliwe, wiem, ale rozumiem, dlaczego smart. Dobra, czas ruszać do miasta. Pogadali. A my wyjeżdżamy. Będzie teraz środa, dzionek. Klasa wpisowe 20 tysięcy. Na kwalifikacje o autko tutaj, przepraszam. Klasa A. BRZ Premium. Ja pie, tak, nagroda jest Defender, nie mam na wpisowe. To teraz. Mam dla ciebie wydarzenie o wysoką stawkę. Wpisowe jest duże, ale nagroda jeszcze większa. Tylko pamiętaj, że im większa nagroda, tym większe ryzyko. Nie mam na wpisowe. Ty też zarobię tyle co nic. Powiem wam, strasznie ciężko się zarabia tutaj pieniążki w Need for Speedzie. Takie odnoszę wrażenie. Nie zapominaj, że jedna fura nie wystarczy. Grant to pierwszoligowe zawody. Cztery wyścigi,
4 auta. Trzeba powiększyć kolekcję. Kochana, ja wiem, tylko mnie nie stać na wpisowe, więc 20 koła. Ja sobie garaż ulepszyłem niepotrzebnie. Głupi ja. Ech, i co teraz zrobisz? Teraz to już nic nie zrobisz. Chyba wszystkie jednostki, chyba widzimy ścigany wóz. Nie widzicie. Nie wiem, jak wybrniemy z tej sytuacji. No zobaczymy, co się będzie działo. Te 6,5 stówki tu mogę kogoś wyzwać za gruby hajs. Inwestycji mogę nie pokonać. Ale pona boosta. Próbuję. Poszli. Na razie dobry start, jestem ostatni. Trochę wyrwał do przodu. Czy czoło trzeba złapać? Tą trójeczkę z czoła. Staram troszkę skupiać. Kurczę, i tak się właśnie kończy moje skupianie się. Ja widziałem, że on już na to jedzie i myślałem, że ominę, ale nie zareagował mi w ogóle na ruch, wiecie, analogiem, więc no trudno, no. Jestem piąty, więc nie ma tragedii, ale strasznie mi odskoczyli. O, jest policja. Może mi się troszkę polepszy. Policja przeszkadza nie tylko mi, ale im również. On wypadł z drogi? Dobra, jestem drugi. A gdzie jest ta pierwsza koleżanka? Która połowa trasy. Ech, jedziemy pod prąd, żeby sobie nitro nabić. Teraz nic nie skrzań, Błażeju. Nic nie skrzań. Pełne skupienie. Turyn to taki tam wyszczekany. Te pociągi tu jeszcze jeżdżą. Cóż to za trasa? Któż to wybierał? Teraz przynajmniej żaden pociąg tu nie jechał. Już tej pierwszej mogę nie dogonić, coś czuję. Ale żeby oni mnie tylko nie cuknęli, mogę drugi dojechać. Pasuje mi druga pozycja. O, jestem pierwszy. A co tu się wydarzyło, że jestem pierwszy? Coś ich przeoczyłem? Przespałem? Meta przede mną, meta! Normalnie motylki w brzuchu. Patrzcie. Jest? Siadło? Siadło, no siadło. Ekstra. Dobrze.
też tak czasem macie, że jak gracie w grę i wam nie idzie, zróbcie sobie dłuższą przerwę od danej gry, wracacie i pum, leci. Nie, jakoś poszło, patrzcie, jestem pierwszy. Trzy koła, dobra, dalej. Dalej. To będzie obława, będę uciekał? Będę uciekał, dobra. Strasznie często są tutaj te pościgi policyjne. Irytujące to jest, nie powiem, że nie. Siu z displayem, zgadzam, display mówi, że strasznie irytuje tutaj ta policja. I tak, co wyścig, kurczę, to pościg. Jakoś tak. Możemy się tu jeszcze zabawić, podriftować sobie w tej strefie. Zaczynamy od nowa. Tym razem żadnych błędów. Zjeżdżamy z drogi! Nie, tu pewnie trzeba dużo tych driftów nabić, ja sobie tak dla jaj trochę tu wjechałem, uciekając przed policją. Stwierdziłem, że sobie zrobię wyzwanie driftujące tutaj, nie? Czemu nie? No uważaj, koleżko. ...14 sekund, a to jest na czas to wyzwanko, okej. Okay. To i będę tak w kółko to powtarzał. Dobra, to nie, to palę stąd wroty. Tu, tu, tam. Drużyno, pościg przenosi się poza drogę. Drużyno. Drużyno Grażyno. Ale odwaliłem. Myślę, że się przez to przebija normalnie. No dobra, ja muszę uciekać, bo tu 4200 jest moje. Nie mogą mi to zabrać, a mi to jest potrzebne. Zapomniałem o hajsie. O nie, uciekł. To jest kolejny radiowóz. O nie, zauważył mnie. Dobra. Zjedziemy na kolejny wyścig. To jest najgorsze, że nie mam na wpisowe, słuchajcie. Nie, tutaj jest duża kasa. Uliczny spadek. Dobra, tu wszędzie mogę pojechać. Tu jest faktycznie duży hajs. 3000 wpisowego to mam. Czemu to się na czerwono mi tam świeci? Hej! Wychodzę na trochę. Umówiłam się z tatą na lunch w East West Corridor. No to spoko, kupimy smacznego. Kupimy jakieś obłędne pierożki i zjemy u niego. Serio? Zjadłbym teraz pierożki. O! Zostawię ci trochę w lodówce w warsztacie, jak zgłodniejesz. No zjadłbym pierożki. Na mój koszt. Chociaż tyle mogę zrobić. Fuck! Chociaż tyle. Mhm. Proste. Zagadała mnie. Ja tu gdzieś mogę naprawić furkę. Nie trzeba. O, a to drzewo skasował, a tamtej barierki nie umiał. No co za dziad. Strasznie zniszczyłem furkę. Aha. Bierzyj mnie. Jaki poślizg w ogóle. Dobra, fura zrobiona, można jechać się ścigać. Mam nadzieję, że normalnie, ale tam może mam na czerwono, dlatego że nie mam wozu klasy S. Teraz się okaże. Pojechać. Tu nie będziemy ryzykować o pierwsze miejsce, tym bardziej, że zakład jest ten sam hajs z Clintonem, Hiltonem, co z Obi. Jedziemy. A, dobra, to są te rzeczy. Z pobijaniem wyników. Okej. Okay. W drifcie, okej, okay, jeszcze lepiej. Spróbujemy i w drifcie.
Śmiesznie ta traska wygląda, tak trochę. I drift, jak nie drift. Jaka w ogóle trasa porąbana? Gdzie teraz? No więc właśnie, pogubiłem się, słuchajcie, na trasie. Jak ja mam tu 70 koła zdobyć? Driftując? Ja pierdykam. Nie no, tragedia, słuchajcie, tragedia. Zmienimy trochę taktykę. Torka zatrąbienie. Tam się analog po prostu wciska. Jak tam jestem? Nie. Mało. Ajajajajaj, teraz mi w ogóle nie wyszło. Drugie miejsce mało mi będzie. Ale boję się, że za drugim razem może mi nie pójść dobrze. Ale zobaczymy. Zbyt osiągnięcie, patrzę, w dobrym stylu. 10 tysięcy mi zabrakło. Jaki hajs zgarnę? Dobra, bierzemy to. Bierzemy bezpiecznie po prostu. To jest, wiecie, jak w kole fortuny. Jak trafiasz tą niespodziankę, tylko tajemnicze pole takie, że możesz mieć pod spodem bankruta, ale możesz też mieć największy hajs. Wolę, kurczę, wiecie, nie ryzykować. Wyścig uliczny, spadek, duża kasa, duży hajs. Towe takie. Dobra, jedziemy. Próbujemy. Już czas, aby to miasto zaczęło zmierzać ku świetlanej przyszłości. Takiej, w której dzieci będą mogły bezpiecznie chodzić ulicami nocą, w której matki nie będą musiały wracać do domu przed zachodem słońca i w której sąsiedzi w podeszłym wieku nie będą się bać mroków nocy. Holden Parker III zamierza postawić więcej latarń ulicznych, aby nasze miasto naprawdę zabłysło. Nazywam się Holden Parker III i dopilnuję, aby Holden Parker III, co za łeb! Zapewnił Lakeshore świetlaną przyszłość.
Życie jest trudne, ale dzięki pieniądzom może być o wiele łatwiejsze. Tam jedzie policja. Zachęcam do wspierania mojej kampanii. Co ten gość wygaduje? To nie jest Lakeshore, które znam. Ona jedzie niżej, tak? Wiecie, co jest najgorsze? Że policja mnie widzi. Nie. Gorsze jest to, że nie mam chyba na to... Kurka, jadą tam. Centrala, widzę ścigany pojazd. Aj, zobaczyła mnie, no co za... Stanowi zagrożenie dla życia ludzi, potrzebne wsparcie. Najgorsze, słuchajcie, jest to, że nie mam tego 20 000 na to wpisowe o auto. O, mnie boli. Dobra, musimy trochę pouciekać. Szkoda. Ale cóż zrobisz, no jak nic nie zrobisz. No. Wypałętają się tymi radiowozami, no i... Chciał, nie chciał. Cholera. Podejrzany wóz właśnie nas zgubił w Lakeshore Quarry. Dorzmy te kanały. Kończę pościg, ścigany wóz uciekł. Co się tutaj, kurczę, pomijaliśmy? Kotka i myszkę się pobawiliśmy trochę. A przebiję tą barierę? On przebije. Okej, oni sobie pojechali, mogę wracać na drogę. Kurde, następni. Ajaj, tam następni. Strasznie dużo etatów tu muszą mieć w policji. Patrol za patrolem normalnie. Nie, a to mogło być takie piękne. Takim pięknym lotem się to mogło zakończyć. Shit, policja. A to drzewo już nie pękło, widzieliście? Jezus, no jedziesz ty tam dzisiaj, chłopie? Strasznie kaleczę, wiem. Następni jadą i ja pierdykam. Ja już praktycznie na miejscu jestem. Na dole. O nie, dobra. Gdzie to jest? Bo musiał. Źle tu wjechałem totalnie. Spali gumę na żużlu, nie wiem. To żużlem można nazwać. Tam niżej też. Ojej, tam policja jedzie. To nie jedno. Dobra, bo tu jakby mnie teraz złapali, to kurczę. Słabiutko, nie? Dobra, spróbujmy. Tej set. Kurczę, korci mnie, żeby wyzwać. Tamte... Ale dobra, wyzwiemy dalej Hiltona. Wyzywaliśmy Hiltona, to jedziemy z Hiltonem. Hilton, uważaj na mnie. Moje Subaru jedzie. Co to było tam na wszędzie? Co to za autko? Poszli. Mam tu BMK. E3 chyba. Chyba na pewno. Jedna z moich ulubionych fur w hicie. Cholera, ale się wystraszyłem. Co to za Batmobil jest przede mną? Strasznie dużo zakrętów. O, dzień dobry.
panowie policmani. Próbujesz mnie zepchnąć z drogi? Nie. No co ty, ja ciebie. Tylko się nie zachłyśnij. Rób, że Hilton jest za mną. Co oni robią do cholery? Rozpoczynam pościg. Oj, tu jest piękna prosta, tu można było się rozpędzić. Muszę się skupiać przy tych wyścigach, bo tu jest kurczę jeden mały błąd i po wyścigu czasem, nie? Czasem przeważnie. Jeden błąd i udopiony człowiek. Ale urwał! Ale urwał! Ale to było dobre! Tu jest drugi koleżka. Widzimy go w locie? Jo! O, ale ten pierwszy jak uciekł, słuchajcie. A tu już meta jest. Ale dobra, drugi. To jadę. Nie gadaj, że mnie wziął. Na mecie. Tym Batmobilem. O, się już denerwuje. Nie no, chyba nie wygrałem w zakład. Łoś mi normalnie w żołądku zagotowało. Patrzcie, 300 sekundy, kurczę. Kawałek dalej by miał i by mnie wyprzedził, nie? Dobra, bierzemy ten hajs. Trzeci poziom obławy. Kurde, już będzie ciekawie. Będzie grubo. Daj mi miejsce w pierwszej trójce i pokonaj zakręt zachowując przyczepność 10 razy w wyścigu. Okej. Tu jeszcze było jedno wyzwanie. 1500 nowe 3000 hajsu. Jedziemy. Leć w powietrzu przez 9 sekund spadku. To było fajne, to mi wyszło i jeszcze wyprzedziłem w locie typa, jeszcze go trochę obróciłem. To mi się udało, to nie powiem, że nie. Zadowolony jestem z tejże sztuczki. Bardziej, czy też mniej zadowolony jestem z tego, że od groma znowu jest policji. Ja mam trzeci poziom obławy. Tej policji pewnie będzie coraz to więcej. Próbuję unikać takich tutaj dróg, że nie mam gdzie uciec, gdzie się schować, no ale... Zawsze się da. Dobra, dojechałem na miejsce. Obława nam jeszcze wzrośnie. Czuję, że zanim dojadę do garażu, to znowu będę na piątym poziomie obławy. Jest taka szansa, nie? Dobra, tu jest wyścig uliczny, cyk. Tak, dalej Hiltona. Bezpiecznie, gramy bezpiecznie. Positive vibes. Kuczek kawy. Karty mam słabe, ale potem jakoś dzisiaj mi nawet idzie do tej pory, no. Nie będziesz długo na czele. Odwróć tabelę i zawsze będę na czele. Oj, tego się tu nie spodziewałem. Teraz to żeś mi nabroiła, kochana. Dawaj go, dawaj, bo tu zaraz będzie długa, prosta. Nie udało się wystrzelić na maksie. To jakaś redaktorka, czy co? To tam było tam? Już krótka trasa, już praktycznie połowa zrobiona.
kurczaki, tego drugiego też mogłem złapać, ale zrobiłem tak jak oni, strasznie wytraciłem prędkość. Trochę pod prąd nabić sobie nitro. Patrol ściga cel. Nie widzę takich tras. Co to jest w ogóle za rura? Ojoj, będę trzeci. Że do tej mety kawałek jest, ja się tak... bym się tu nie rozbił. Patrz, jeszcze tą bym mógł dać, wziąć. Nie! No nie, przed samą metą, no nie! Miałem pierwsze miejsce. Byłeś królem, stajesz się szczurem. Dobra, akceptuję to trzecie miejsce, trudno. Moja wina, nie ma, że będę powtarzał, bo to... mój błąd, głupi błąd. Stało się, trudno. Gorsze rzeczy anulowywałem. Jeszcze tu coś mam? Nie, tu jest pucha. Tu jest to dziwne. Nie, na razie tego nie chcę robić. Tu mam kółdeczkę. O klasę B autko. Tu klasy B i tu klasy B. No, czyli ja już jestem generalnie załatwiony. Szkoda. Gdzie jest ten wyścig za 20 tysięcy wpisowego? Przepraszam. On dopiero będzie. No ale dobra, w każdym razie będę miał teraz 20 tysięcy. To nic, to udaję się w takim razie na garaż. Pominięciem, mam nadzieję, wszelkich patroli policyjnych się uda. Zobaczymy. To na tej stacji już się chyba nie naprawia. Jak mam ptaszka, to znaczy, że może się naprawi. Chyba po prostu znaczy, że mam już ją odkrytą. Mogło być lepiej, ale wydaje mi się, że nie było najgorzej, co na dzisiejszym odcinku. Trochę męczarni, potu, krew, krwi i łez było na początku podczas ucieczki przed policją. Ale potem już poszło, potem szło już nawet. Dzień dobry. Nie tak, wjeżdżamy do garażu, wjeżdżamy, zdecydowanie wjeżdżamy. $29 000 mam w razie czego. Żebym teraz tylko nie zamulił, miał na to wpisowe. Więc wychowałeś się w Cyril Heights? Mama zmarła młodo, tata mnie wychował. Mnie też. Właściwie wychowałem się w warsztacie, wiesz? No. Chciałem teraz zobaczyć. Tak, będzie fura do zdobycia, patrzcie. Nie miałeś go dość? Nie powiedziałem. To prawda, nocą będę musiał. Warsztat jest jak rodzina. Ale potem patrzcie, czwartek też, piątek też fura do zdobycia nocą. Ojej, ja potrzebuję kupę kasy. Pracować? Właśnie mi się przypomniało. Mam coś do załatwienia. Tu jeszcze coś będzie, jakieś furki do zdobycia. Okej. Dobra, fajnie. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Na dziś to będzie wszystko. Ja wam serdecznie dziękuję. I do usłyszenia następnym razem. Hej!